piąta edycja tych targów. Z roku na rok udaje nam się zaprosić coraz to więcej firm wystawiających się, a także coraz to więcej uczestników, którzy zwiedzają tą ekspozycję. W tym roku na trzech halach wystawia się ponad 220 firm prezentujących najnowsze rozwiązania z energetyki i elektrotechniki. Tu w Poznaniu to jest miejsce z tradycjami, miejsce, które jest bardzo dobrze przygotowane na tego typu imprezy. Doskonała organizacja, doskonała infrastruktura, jak widać, można z urządzeniami tego typu, jakie my produkujemy, wystawiać tutaj pod dachem, nie narażając się na czasem niekorzystne warunki atmosferyczne. Uważam, że jest to jedno z najlepszych miejsc, na których można poznać nowości w branży, nowe urządzenia, zawrzeć znajomości, które potem procentują kontaktami w pracy zawodowej. Generalnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie narzędzi marketingowych, targi to jedno z podstawowych narzędzi B2B. Z uwagi na to jesteśmy obecni na targach, na kilku imprezach rocznie w Polsce. Bierzemy w tej chwili bardzo mocno pod uwagę również obecność na targach Expo Power w latach kolejnych. Widzimy ewidentne zainteresowanie klientów, którzy przychodzą i mają możliwość zobaczenia tego, co oferuje oświetlenie, ale również tego, co Expo Power sobą reprezentuje. Powinniśmy jak najwięcej takich imprez organizować i komunikować się z rynkiem, przekazując informacje o tych najnowszych rozwiązaniach. Z roku na rok widzimy rosnące zainteresowanie wystawców i odwiedzających. Myślę, że impreza targowa ma perspektywy rozwoju przed sobą. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na kolejną edycję targów Expo Power. Termin w połowie maja. Serdecznie zapraszam.